Cześć! Dziś na warsztacie instalacja Windows Freestyle Update krok po kroku. Linki do stron i programów znajdują się w opisie do filmu. Zaczynamy! Na początek ściągam ISO z Archive.org. Pobieram program Rufus, przeciągam na niego pobrane wcześniej ISO. Dla większej kompatybilności proponuję wybrać opcję MBR i tworzymy pendrive'a, nie zaznaczając żadnych dodatkowych opcji. Uruchamiam komputer i wchodzę do jego BIOS-u. Wciskam klawisz od boot menu. W tym momencie musimy się zatrzymać. Praktycznie każdy z producentów sprzętu stosuje różne kombinacje klawiszy. Od F2 poprzez F8, F9 itd. W opisie do filmu jest link do tabelki z kombinacjami klawiszy. Będąc już w BIOS-ie, wyłączam Secure Boot, włączam CSM, czyli tryb kompatybilności. Teraz zapisuję zmiany i restartuję komputer. Gdy pojawi się logo, wciskam klawisz od boot menu, wybieram z listy mój pendrive i wciskam Enter. Uruchamia się instalator. W instalatorze dostępny jest tylko język angielski. Wybieram dysk, na którym zainstaluje się system. Rozpoczyna się kopiowanie plików. Instalacja na dysku SSD trwa kilka minut. Po kolejnym restarcie uruchamia się nasz system. Windows 10 wyglądający jak XP. Pozostaje tylko zainstalować brakujące sterowniki i już można cieszyć się z tą niezwykłą modyfikacją. Dzięki za oglądanie. Cześć!